Czy wiedzą Państwo, że VR wymyślili filozofowie? Otóż tak, jako filozofka akademicka mogę to potwierdzić. VR wymyślił Platon dawno temu, jest to filozof antyczny, który zaprezentował nam metaforę jaskini jako taką metaforę naszej rzeczywistości. Metafora jaskini mówi, że jesteśmy kajdaniarzami zamkniętymi w jaskini i to, co bierzemy za prawdziwą rzeczywistość, to tak naprawdę tylko cienie, które widzimy na ścianie jaskini. Czy to nie jest metafora headsetu VR-owego? Gdy popatrzymy na historię filozofii, zorientujemy się, że ta idea, a właściwie taki lęk przed tym, że to, co nas otacza, nie jest prawdą, towarzyszy każdemu filozofowi niemalże, ale nie tylko filozofowi, bo też różnym twórcom kulturowym. Widzimy ją u Kartezjusza, u Kanta, u Baudrillarda, zresztą naprawdę długo by wymieniać. Także VR wymyślili filozofowie i dlatego zajęłam się VR-em. To znaczy lubię o tym w ten sposób opowiadać, bo prawda jest taka, że jak w 2017 roku założyłam gogle VR-owe na głowę, to przede wszystkim pomyślałam o tym, że to jest taka możliwość, żebym uwolniła się od swoich cielesnych ograniczeń. To, co najbardziej mnie zafascynowało w tym pierwszym moim doświadczeniu VR-owym, a był to podwodny świat, statek. Ci z Państwa, którzy byli w EduVR Labie, na pewno testowali aplikację The Blue. To ja też od tego zaczynałam. To mi dało takie poczucie, że ja mogę spełnić moje marzenia, mogę spełnić moje sny, mogę fruwać. Co więcej, doszłam też wówczas do wniosku, że VR jest odpowiedzią na takie lęki, które są niezwykle uniwersalne. Jednym z takich lęków jest lęk przed starością, przed tym, jak zmienia się nasze ciało, jak staje się naszym więzieniem. Lęk przed izolacją, właśnie związaną z też upływem czasu. Pomyślałam sobie wtedy, że mogę sobie wyobrazić siebie mającą 90 lat, ale eksplorującą niesamowite rejony jako młoda dziewczyna w goglach VR-owych. VR też wydał mi się wówczas odpowiedzią na inny problem, z którym może nie wszyscy jeszcze się zmierzyliście, ale on jest bardzo uniwersalny. Taki problem, w którym osoba, w której jesteśmy zakochani, z którą żyjemy, przestaje już być dla nas nowa. Zaczynamy się sobie opatrzać. Już niczym nie możemy siebie zaskoczyć. Wyobraźmy sobie wtedy, że przenosimy się w nasze fantastyczne cyberciała, wskakujemy w jakąś rewelacyjną sytuację wirtualną i odkrywamy siebie w tej sytuacji na nowo. Więc to były tak naprawdę rzeczy, które zainspirowały mnie do zajęcia się VR-em. Właśnie dlatego do nich sięgnęłam, a tak naprawdę ta jaskinia platońska i tak dalej, to przyszło już z czasem. Jest jeszcze druga taka rzecz, która zadecydowała o tym, że w VR weszłam jeszcze głębiej i ona miała już taki charakter transformujący. Mianowicie był to moment pandemii. Był to moment pandemii, w którym, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, bo teraz to się wydaje lata świetlne w ogóle za nami. To był taki moment, w którym nagle zamykają nas w domach, rzeczywistość przestaje działać, a my nie wiemy, co ze sobą zrobić. No, tak było w większości wypadków, ale nie w moim, dlatego że ja miałam headset VR-owy i właśnie mogłam eksplorować rozmaite światy, ale co ważniejsze, mogłam nawiązać relacje. To był ciekawy czas dla branży VR-owej, ponieważ w headsetach VR-owych spotkaliśmy innych twórców, innych ludzi, dla których VR jest ważny. I podczas gdy pandemia w większości wypadków rozluźniła więzi, dla nas właśnie połączyła. Zaczęliśmy realizować wspólne projekty, zaczęliśmy wspólnie eksplorować ten świat, go tworzyć. Właśnie wczoraj spotkałam kolegę z drugiego końca Polski, przyjechał tutaj i razem spacerowaliśmy po kampusie Agiechowskim i w którymś momencie pyta się mnie, a ty pamiętasz, żeby się poznaliśmy w VR-ze? Tak było.
poznaliśmy się w VR-ze. Aktualnie mamy za sobą kilka zrealizowanych rzeczy i widoki na kolejny. No i tutaj mamy konsekwencje właśnie tego wydarzenia w moim życiu, mianowicie prace badawcze i realizatorskie i propagatorskie Edu VR Labu. Mamy projekt Jaskinia VR, który, no właśnie, jako filozofka, no co ja mogłam zrealizować w VR-ze? Oczywiście wirtualną jaskinię VR. Także no, rekomenduję Państwu, w jaskini VR można pływać, fruwać, przełamywać ograniczenia, wyrywać się z kajdan, a nawet powędrować wysoko na Flądrze. Tak widzę właśnie tekst Platona. Niedługo potem opuściłam sferę VR-u, opuściłam Metaverse. Co poszło nie tak? W 2021 wydarzyła się rzecz niezwykle ważna w rozwoju technologii VR, mianowicie wielkie korporacje ogłosiły nadejście metaversu i zaczęły metavers przygotowywać po swojemu. Moja reakcja była właśnie taka. Poszłam do lasu, zostawiłam gogle i stwierdziłam, że a, idź pan z tym metaversem. No, to jest związane z tym, że wiecie, my mieszkaliśmy w metaversie. Metaverse, jeżeli, może powiem, jak należy tak naprawdę rozumieć koncepcję metaversu. Metaverse jest pewną integracją świata fizycznego i świata cyfrowego. Metaverse nie jest lustrzanym odbiciem rzeczywistości w goglach VR-owych, tylko Metaverse oferuje nam mieszkanie w obydwu światach naraz. I Metaverse jest przestrzenią zamieszkaną. Jest zamieszkaną przez twórców, przez nerdów, przez miłośników VR-chata, którzy eksplorują tam swoje granice. Jest zamieszkany przez graczy w Fortnite. To jest Metaverse. I nagle w 2021 roku przychodzi ktoś, kto mówi nam, nadejdzie, dam go wam. Ta idea metaversu, która zaczęła być wówczas promowana, o niej było wszędzie głośno. O niej było po prostu w każdym czasopiśmie, w każdym programie telewizyjnym. Nie zliczę, ile razy proszono mnie o wypowiedź na temat metaversu. Idea metaversu, taka w jaką przedstawiają ją korporacje, jest ideą świata lustrzanego, w którym mamy to samo co tutaj, tylko takie trochę mniej, takie trochę bardziej rysunkowe. No wyobraźcie sobie sytuację, gdy macie nie jedno biura, tylko dwa. Jedno fizyczne, a drugie takie rysunkowe. Nie jednego siebie, tylko dwóch. Tylko tego drugiego takiego rysunkowego. Nie jeden sklep, tylko dwa. No i to jest właśnie tutaj kluczowe. W metaversie można dwa razy zarobić. No, w każdym razie metavers to jest też bardzo brutalna polityka. Dlatego, że w momencie, w którym wielkie korporacje zainteresowały się metaversem, zaczęła się też akcja wykupowania małych firm, które niezależnych, likwidacji platform społecznościowych, w których spotykaliśmy się w VR-ze, no była to bardzo taka brutalna polityka. Ale to, co jest najważniejsze dla mnie, to to, że ta wizja metaversu jest po prostu szalenie nudna. Po co mi drugi taki sam świat jak tutaj, tylko kreskówkowy? Ponadto w miarę jak VR się popularyzował, bo nie mogę tutaj zaprzeczyć, że idea metaversu zadecydowała o ogromnej popularyzacji VR-u. Zadecydowała o tym, że twórcy VR-owi zaczęli mieć łatwość uzyskiwania grantów. Zadecydowała o tym, że powstały laboratoria przyszłości w szkołach. Naprawdę stworzyła się duża przestrzeń do tego, żeby w VR-ze się rozwijać. Ale to też pokazało, że VR nie jest dla wszystkich. Pokazało, że VR łączy się z ogromnymi problemami psychologicznymi, antropologicznymi. Na tym obrazku widzą Państwo moje trzy VR-owe ciała. One na zdjęciu wyglądają jeszcze jako tako,
ale jak się jest w VR-ze i się z nimi konfrontuje, to są strasznie creepy. I to są takie rzeczy, które musimy przepracować, prawda, które, do których... To nie jest tak, że możemy sobie nasze ciało przenieść do VR-u, zrobić sobie swoją kopię w VR-ze. To wymaga badań psychologicznych, ustaleń antropologicznych. To jest jedna ciemna strona VR-u. To, że VR potrafi być bardzo traumatyzujący i właśnie creepy. Druga rzecz, to jest fizjologia. Metaverse był właśnie, o metaversie mówiono, że możemy zrobić tam lekcje, możemy zrobić tam dowolną konferencję, możemy wszyscy się tam przenieść. Nagle okazuje się, że my nie jesteśmy wcale do tego przygotowani, że my się wcale dobrze nie czujemy, że my nie wiemy, jak stawiać nasze fizjologiczne, fizyczne takie granice. Ktoś zawsze może wejść w naszą bańkę personalną, nie wiemy, jak to jeszcze rozwiązać. Więc to jest właśnie ciemna strona VR-u, która właśnie zaczęła dominować w moim myśleniu po 2021 roku. Zadałam sobie wówczas pytanie, które chcę zadać też dzisiaj. Czy technologie imersyjne to ślepa uliczka? Nie uważam tak. Po jakimś czasie wróciłam do VR-u. Wróciłam z powrotem do metaversu, więc opuściłam go na jakiś czas i wróciłam. I rekomenduję też to Państwu, dlatego że pewien impuls sprawił, że na nowo uwierzyłam w tą technologię. Był to o tyle przypadek, że w takim moim momencie życiowym, w którym machnąłam ręką na VR i miałam nowy już pomysł na życie, mianowicie chciałam hodować koni w Maroku, zresztą dalej gdzieś to mam to za uszami, moja aplikacja, którą tworzę z moim zespołem, dostała się na wystawę do Wenecji. Wystawę utworów XR-owych i to jakoś na nowo... Gdy spotkałam tam innych twórców, zobaczyłam, co teraz robi się w VR-ze, w momencie, w którym Metaverse został odwołany de facto, bo on przecież poniósł porażkę, na nowo uwierzyłam w tą technologię. I tutaj chciałam Państwu powiedzieć, kiedy ma sens pójście w VR, a kiedy go nie ma. VR nie ma sensu jako świat lustrzany. Nie idźcie w to. Nie rekomenduję Wam tego. VR ma natomiast sens wtedy, gdy... oferuję wam coś, czego nie możecie zrobić tutaj, czego nie możecie zrobić w inny sposób, albo czego nie możecie doświadczyć inaczej. Jednym z najbardziej wstrząsających dla mnie doświadczeń i takich najważniejszych właśnie festiwalu filmowego w Wenecji było doświadczenie VR-owe, które tutaj widzicie na slajdzie, First Day. To jest doświadczenie zrobione przez grupę ukraińską i metodą fotogrametrii udokumentowano to, co się wydarzyło w Buczy tuż przed przejściu wojsk. Ono jest wstrząsające. Patrząc na nie, widzę, że to musi być VR. Tego się nie da przekazać w inny sposób. Nie da się... Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie inaczej opowiedzieć niż właśnie w taki sposób. Ale widziałam też mnóstwo różnych innych rzeczy. Czasem VR nie wystarczy. Czasem potrzebujemy czegoś więcej. Tutaj mamy... przykład aplikacji Jean Henson The Storyteller, gdzie mamy nie tylko VR, ale mamy fizyczną książkę, która zaczyna opowiadać o sobie pojawiającymi się hologramami, unoszącymi się nad książką. To, co chcę wam powiedzieć, to to, że do VR-u lepiej jest podejść na przykład tak jak do opery, teatru czy egzotycznej podróży. To nie jest tak, że to jest zawsze fajne i dla każdego, to czasami musi być ekskluzywne, czasami musi być niszowe, ale są rzeczy, których inaczej nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Cały czas mój sen o fruwaniu w VR-ze jest realizowany dzięki headsetowi. Metaverse, i to jest trzecia rzecz, na którą chciałam zwrócić waszą uwagę, może być też światem stworzonym przez nas. To jest tak, że cały czas, to jest świat, który widzicie tutaj, Kompleks 7, stworzony w otwartym zasobie VRChat, w aplikacji, którą każdy może współtworzyć. Cudowny, bajkowy świat, który nie jest odbiciem świata realnego, tylko jest jego rozszerzeniem. Oferuje nam coś więcej niż to, czego możemy doświadczyć na co dzień. Dla mnie osobiście VR to przestrzeń do eksperymentów i zadawania pytań. Cały czas rozwijam mój projekt VR Zofii. Cały czas rozbudowuję jaskinie VR, próbując... czasami w mocno ekstremalną stronę
ją modyfikując. I bardzo się cieszę, że mogę dzięki VR-owi jako filozofka robić coś, o czym innym filozofom się nie śniło. Więc podsumowując, VR ma sens wtedy, gdy rozszerza sferę naszego doświadczenia, ale on może naprawdę sensownie rozszerzyć sferę naszego doświadczenia. No może jeszcze powinnam odpowiedzieć na pytanie metaverse, hit czy kit? Czasem hit, czasem kit. A tutaj mają Państwo jeszcze taki schemat na koniec, właśnie tak się rozwija technologia VR, przeżyła taki hype, spadek, a teraz wreszcie mamy spokój. Już się nikt metaversem nie interesuje, więc jako twórcy możemy swobodnie eksplorować. I do tego też Państwa zachęcam. Dziękuję za uwagę.